gramado escorregadio, qualquer bola é um pênalti. Tabata levantou, desvio, gol! Marcelo para o Santos! 2 minutos de jogo na Vila, Tabata levantou, o zagueiro Marcelo desviou e o goleiro não pôde fazer nada. Santos rápido, 1-0, Noriega. Bateu muito bem na bola o Tabata, ele está desenvolvendo realmente muito isso. E jogou, Jota, me parece que pegou o ponto. Eu também acho, olha aí, Noriega. Camisa número 4 do América, do Márcio Santos, né? Não dá pra gente precisar quem realmente desviou a bola. O Marcelo estava muito bem posicionado, né? Já tinha feito gol até no campeonato. Projek, jeden na jednego, Dariuszem Babuszyńskim, Wisła. Czy będzie 2 do 1? Sobolewski, gol! Nie ma spalonego. Marcelo, nie ma offside'u. Kilku piłkarzy Krakowi. Bardzo ciekawie rozwiązane rzut rożny i tutaj to odegranie Baszyńskiego z powrotem do Zieńczuka. Myślę, że wszyscy myśleli, że Baszyński będzie dośrodkowywał. Zostawili Zieńczuka, a on doszedł do tej piłki, fantastycznie dośrodkował. Bardzo ładna akcja. Wydaje mi się, że po tym strzale Sobolewskiego piłka i tak zmierzała do siatki. Teraz będzie to widać znacznie lepiej. Ale dla pewności zapakowały futbolówkę do bramki. Olhou, levantou direto pro gol. Gol! Marcelo apareceu sozinho ao lado da trave. 14 minutos do segundo tempo, Santos faz 2-1. Lá vem o Marcos Aurélio, bateu fechado para dentro da área, desvio! A bola encobriu o goleiro e foi para dentro do gol. Na marca dos 33 minutos, empata o time do Santos. Marcelo, 1 para o Corinthians, 1 para o Santos. André Rezaki. Niestety partnerzy go nie widzą go dobrze ustawionego, ale dzisiaj faktycznie nieporównywalnie lepiej ten zawodnik się prezentuje. I znów wszedł Kirm do środka, podanie do Łobodzińskiego. 3 piłkarzy Wisły w polu karnym, jest znakomita szansa, Marcelo! Środkowy obrońca Wisły Kraków poszedł za akcją i z akcji strzela gola, nie ze stałego fragmentu gry, z akcji. Marcelo na 3-0 za Wisły. Marcelo i Kowalski, zawodnicy dzisiaj też wyróżniają się swoją solidnością. I gol! Marcelo! Ile to razy już to oglądaliśmy? Chociażby w tym sezonie. No nie wiem, przecież całkiem niedawno Piotr Brożek zagrał taką piłkę i Marcelo... Spójrz, i to jest gol! To jest gol! Jakże przeciwnie to wyglądało, Marcelo! Jeszcze w pierwszej minucie meczu Zagłębie Wisła 0-1. Tak jest, Rafał. Tu próbowali wszyscy wyjść na pułapkę offside'ową. Któryś z chłopaków... Precyzji więcej Wojtek musi włożyć w to ostatnie podanie. Marcelo! Nie było spalonego. 2-0. Marcelo zostawiony sam pod bramką. To jest, proszę Państwa, 4. bramka Marcelo w tym sezonie. Pamiętamy, że zaczęło się od tego strzelonego ze spalonego gola w Lubinie. A my teraz patrzymy jeszcze raz na to. Marcelo, Ujka, Brożek,
Sapela wypuszcza piłkę z rąk spalonej. To mógł być rzeczywiście minimalny spalony. Też tak. Wyprowadziła prezentatorów Kleber na siatki. Woł to ponownie do programu Nestor Szymuda. Ale w giro do Marcelo Júlio César. O garoto tá cheio de vontade, hein? Cheio de vontade e muita vontade. Jogando bem atrás, agora chegou aqui no meio do intermediário e soltou a bomba. Que defesa do Júlio César, hein? Um tapinha na bola. Acompanha ali a defesa. Só que toca pelo meio perigosamente. Chega Carlinhos. Bate na bola Marcelo. Consegue abrir bem o lance pro Renatinho. E vai embora pro contra-ataque o Corinthians. E de novo o Everton chega na cobertura. Marcelo botando a bola para fora. Mas o árbitro entendeu que teve um toque involuntário. E não passível de marcação de pênalti, já que ele estava dentro da linha. Perde e ganha aqui. Ruchu coraz więcej. Znów piłka na Marcelo. Piłka padnie. Spalana nie było. I to jest już kolejny raz, gdzie zawodnicy... Patrzmy. Marcelo. Będzie jeszcze rzut rożny. Paweł Grzeszek po raz drugi kompletnie nie filmowany na długim słupku. Tak, Marcelo. Wykonuje Wisła po godzinie gry w Sosnowcu. Znów na Marcelo. Marcelo. Bardziej niż na te parę metrów przed pilarzem. Znowu, który mogą prezentować. Tak jest, Kazio. Sam fakt, że my wyróżniamy praktycznie, że mieliśmy samych stoperów. Tak. Teraz dobra akcja Wisły, włączył się Marcelo. Kolejny remis na gdzie z piątego kolejnego. Wszyscy by tutaj byli chyba za półtorej godziny zachwyceni. Marcelo. I ta piłka przeszła, Brożek nie przeciął jej lotu, więc musi troszeczkę z lewej strony ściągnąć. Daleko Burliga, zamieszanie, piłka wybita na 16 metr, Marcelo. Jest w stanie dwukrotnie pokonać bramkarza Ogry Buchalika. Posiadanie piłki dość wyraźnie na korzyść Wisły w drugim kwadransie i w przekroju całego meczu. Ława i Marcelo. Szymon Kapias. Michał Goliński. Piłka mija Marcelo. Micajski. Brawa dla Marcelo. Doskonałe podanie. Musicie ją obudzić. Zobaczmy. Bo teraz mamy taki moment, gdzie ten Bełchatów, zwróć uwagę, gdzie jest ostatni stoper, już 40 metrów od bramki Wisły, wszyscy piłkarze. Tak jak w pierwszej połowie. Sokołowski zatrzymany przez Marcelo. Chyba ostatnia szansa Zagłębia w pierwszej połowie, Marcelo i jego główka. Pawłowski. Bardzo dobrze przerzucenie piłki. Marcelo ma wielką przewagę fizyczną nad Bueno. Ale skutecznie w powietrzu zagrał Piotr Grożek. Marcelo. To padło, stwarzając, otwierającą drogę do bramki. Ja, Marcelo. Najbardziej słuszny. Rzut wolny dla GKS-u. Rafał. Dał radę krótkować się drogę. Tutaj się odcinia ma. Ściga się do piłki z Marcelo. Marcelo, Pawełek. Drowski i Łukasz Sapela.